Od 23 stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z nowelizacją od nowego roku szkolnego 2016-2017 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci od 7 roku życia. Co w praktyce oznaczają te zmiany dla dzieci, szkół i rodziców? Po pierwsze, od 1 września 2016 roku naukę w szkołach rozpocznie mniejsza niż dotąd planowano liczba dzieci. Wynika to z faktu, iż w ciągu ostatnich 2 lat do klas pierwszych już poszły 6-latki. Ustawa przywracająca rodzicom prawo zdecydowania, czy chcą posłać dziecko rok wcześniej do szkoły oraz nakładająca ponownie obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich, dla placówek może oznaczać problemy z utworzeniem pierwszych klas. Tu kluczową rolę do odegrania mają rodzice 6- i 7-latków. Jeśli bowiem zdecydują się, by ich dzieci szkolną przygodę rozpoczęły w wieku 7 lat, może się okazać, iż 1 września 2016 roku naukę w zabrzańskich szkołach podstawowych rozpocznie ze względu na wiek zdecydowanie mniejsza ilość dzieci. W naszych zabrzańskich szkołach od wielu lat, odkąd pojawił się pomysł wprowadzenia 6-letnich dzieci do szkół, trwały przygotowania właśnie w tym kierunku. Staraliśmy się w taki sposób zaadoptować sale, aby były one bardzo przyjazne dla tych maluszków. I rzeczywiście tak się działo. Oprócz tego, jako miasto uczestniczyliśmy w projekcie Radosna Szkoła, w związku z tym każda z naszych szkół podstawowych ma piękny plac zabaw, oprócz tego pomoce dydaktyczne, kwestie związane z zastosowaniem takich specjalnych pomieszczeń dla rozwoju fizycznego dzieci. Innym projektem też realizowanym w naszych szkołach, adresowanym do dzieci w klasach 1-3, był sukces Rośnie z nami i też sporo fajnych materiałów po tym projekcie w szkołach zostało. Naszym zdaniem rzeczywiście szkoły są przygotowane do tego, aby dzieci 6-letnie przyjąć. Jak są przygotowane szkoły na przyjęcie 6-latków? Szkoła jako budynek i klasy, w których mają uczyć się 6-latki, są do przyjęcia tych dzieci doskonale przygotowane. My korzystamy z różnych środków i gminy, i środków unijnych, żeby zabezpieczyć bazę placówki. I pod tym względem nie mamy sobie nic do zarzucenia. To jest przede wszystkim także nauka przez zabawę. Każdemu się wydaje, że w szkole dzieci siedzą w ławce, muszą być grzeczne 45 minut. Dzisiejsza edukacja na tym nie polega. Dzisiejsza edukacja polega na doświadczeniu, na sprawdzeniu. Dziecko się uczy wtedy, kiedy może coś dotknąć, sprawdzić. A najważniejszy na tym etapie, oprócz przekazywania wiedzy, jest ruch. I my dbamy bardzo o to, żeby te dzieci miały ten czas w szkole zbilansowany, że muszą mieć ruch na świeżym powietrzu. No i oczywiście, jeśli pogoda nie sprzyja, to mamy takie miejsce, nazywamy je salą zabaw i w tej sali zabaw dzieci spędzają czas w takim dniu, kiedy jest pochmurnie albo pada deszcz, a chcemy im zapewnić w ciągu dnia odpowiednią ilość tego ruchu. Oprócz tego pracujemy na nowoczesnych podręcznikach takich, gdzie wydawca zapewnia nam również ten podręcznik w wersji multimedialnej, bo każda nasza klasa posiada tablicę interaktywną. I ta nauka w klasie nie polega na tym, że dziecko się przepisuje, a nauczyciel z kredą w ręce gdzieś tam krąży, tylko dzieci podczas lekcji mogą podejść do tej tablicy, napisać, doskonale sobie z tą tablicą radzą, czyli ta lekcja dla tych dzieci jest bardzo urozmaicona. Już od wielu lat w 36 mamy dzieci 6-letnie, już w obecnej drugich klasach są klasy złożone z samych 6-latków, no i oczywiście w klasach pierwszych. Oprócz tego, że zapewniamy całą gamę zajęć edukacyjnych, to te dzieci w dużej części korzystają z innych miejsc, takich jak dwie sale gimnastyczne, salka rekreacyjna, plac zabaw. Jesteśmy bogato wyposażeni w pomoce dla takich dzieci, ponieważ braliśmy udział w
programach rządowych Radosna Szkoła. Dzieci chętnie przychodzą do szkoły. Organizujemy dzień otwarty, żeby dzieci już przed 1 września mogły zobaczyć szkołę, oswoić się z nią. Prowadzimy mnóstwo zajęć otwartych dla dzieci przedszkolnych. Dzieci przychodzą tutaj z wychowawcami. Na terenie szkoły czytamy im bajki. To też jest dużą zaletą, że dzieciom łatwiej przekroczyć ten próg szkoły i odgrywać rolę ucznia. A same warunki, jakie zostały stworzone dla tych 6-latków, czy to są warunki inne od tych, w których uczą się już dzieci starsze? No myślę, że są troszkę inne. W każdej klasie znajduje się dywan, znajdują się zabawki. Jest salka rekreacyjna, w której dzieci bawią się na dużych klockach, dużych piłkach. Wtedy, kiedy nauczyciel widzi, że dzieci są już znużone, idzie z nimi do salki rekreacyjnej na chwilę odpoczynku. Często korzystają również dzieci z naszego placu zabaw, z Radosnej Szkoły. Przerwy, które są dla dzieci takim wytchnieniem, są bardzo bezpieczne, ponieważ wszystkie przerwy spędzane są pod okiem nauczyciela. Także jeżeli nauczyciel wchodzi z dziećmi o godzinie 8, to spod swoich skrzydeł wypuszcza ich dopiero po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Nauczanie wczesnoszkolne, czyli dzieci 1-3 mają cały parter, a 4-6 całą górę. Dzieci młodsze przerwy spędzają pod okiem nauczyciela. Na korytarzu obok klasy, w salce rekreacyjnej, w małej salce gimnastycznej, więc nie ma takiej możliwości, żeby spotykali się z uczniami starszymi, starszych klas. Ty nam powiesz o swojej klasie. Jaka jest ta twoja klasa? Bardzo fajna. Masz już jakieś koleżanki? Tak. No i możecie razem tutaj spędzać czas, bawić się, uczyć? Tak. No powiedz, czego się tutaj już nauczyłaś? Czego się zdążyłaś nauczyć? Polskiego, matematyki, czytania, pisania, no i innych rzeczy. Mam 6 lat. No i chodzisz do szkoły? Chodzę do szkoły do 1C. Powiedz, Roksanko, jak ci się w szkole podoba? Jest fajnie i robimy z panią fajne rzeczy, bawimy się i lubię chodzić do szkoły. A co tobie się najbardziej podoba w tej 1. klasie? Zajęcia komputerowe, plastyka i matematyka. Co na tych zajęciach komputerowych się dzieje? Powiedz, co ty potrafisz już na komputerze zrobić? Pisać i rysować. Dyrektorzy starają się tak zorganizować pracę szkoły, aby to bezpieczeństwo jak najbardziej było zapewnione. Dzieci w klasach 1-3 w nauczaniu zintegrowanym nie korzystają z ogólnodostępnych przerw. Przerwy są dostosowane do potrzeb dzieci, więc jakby nie komponują się w tą sytuację dzieci starszych, kiedy one są na przerwach. Natomiast w szkołach oczywiście jest monitoring, są osoby, które są odpowiedzialne za wejście osób trzecich na teren szkoły. Staramy się bardzo, bez względu na to, czy to są 6-latki, czy 11-latkowie, staramy się to bezpieczeństwo zapewniać. Na pewno szkoła to jest inny świat niż przedszkole. Mały, zamknięty, najwyżej 4-5-oddziałowy. To jest jednak troszkę inna bajka, ale najistotniejsze dla dzieci jest to, aby mogły się pięknie rozwijać i jeżeli akurat rodzic jest przekonany, że ten moment dla dziecka jest dobry, aby wejść do tego nowego, ciekawszego, troszkę trudniejszego świata, to myślę, że warto, aby ten krok wykonał. W podjęciu tej ważnej decyzji warto wziąć pod uwagę, jak szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków i co zyska 6-latek, idąc do 1. klasy. Gotowość szkolna to dojrzałość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. To gotowość do podejmowania nowych wyzwań i radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach. Mówiąc bardziej szczegółowo, gotowość szkolna
to umiejętność radzenia sobie z trudnościami, to samodzielność dziecka, ale także przygotowanie do nauki czytania i pisania. Gdy specjaliści mówią o ocenie gotowości szkolnej, mają na myśli ocenę funkcjonowania dziecka w różnych jego sferach rozwoju. Oceniają m.in. rozwój mowy, czy dziecko rozumie komunikaty, czy rozumie polecenia nauczyciela, czy je wykonuje, czy potrafi tworzyć proste, krótkie, swobodne wypowiedzi na zadany temat, czy występuje u dziecka wada wymowy. Ocenie także poddawany jest rozwój sfery umysłowej i tutaj sprawdza się myślenie dziecka, przyswajanie wiadomości przez dziecko, szybkość uczenia się nowych umiejętności, choćby uczenia się wierszyków czy piosenek. Zwraca się także uwagę na czas koncentracji uwagi przez dziecko. Przyjmuje się, że dziecko 6-letnie koncentruje uwagę w czasie od 10 do 15 minut. I jedną z najważniejszych sfer rozwoju dziecka, która jest również poddawana ocenie, jest sfera społeczno-emocjonalna. I tu warto zwrócić uwagę na umiejętność współpracy w grupie, na umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi, ale także podporządkowywanie się normom i zasadom grupowym. Serdecznie zapraszamy rodziców chcących podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki dziecka w pierwszej klasie. Wykonuje się bardzo szeroką baterię testów, zarówno psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych, i wyniki z tej diagnostyki pozwalają nam na podjęcie określonej decyzji. Ale bardzo ważnym elementem również jest sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. Dlatego zachęcamy rodziców, aby skonsultowali się z okulistą bądź z laryngologiem celem sprawdzenia wzroku bądź słuchu. Dopiero uzyskane wyniki z tych wszechstronnych badań mogą być taką podstawą do podjęcia decyzji wspólnie z rodzicami dotyczącą przeniesienia dziecka czy rozpoczęcia nauki szkolnej w określonym wieku. Gotowość szkolna to jest taki stan rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego, który pozwoli dziecku na poradzenie sobie z nową sytuacją, którą on spotka na terenie szkoły. Jest to taki stan, który pozwoli dziecku właśnie na nawiązywanie tych kontaktów społecznych, pozwoli mu na podjęcie nauki, pozwoli mu na zmianę rytmu dnia i sprostanie tym nowym wymaganiom. Na podjęcie takiej decyzji nigdy nie jest za późno, nawet jeśli nasz 6-latek został już zapisany do przedszkola. Warto więc wiedzieć, że oddziały klas pierwszych zostały utworzone we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, a rodzic decyzję o przeniesieniu dziecka do pierwszej klasy może podjąć do 31 sierpnia. O przyjęciu 6-latka w szereg uczniów będzie jednak decydować liczba wolnych miejsc w wybranej placówce. Pamiętajmy o tym, że dziecko 6-letnie czy 7-letnie jest ciekawe świata. Jest zainteresowane tym, co się dzieje w określonym środowisku. Chętnie podejmuje wyzwania i przejście dziecka z przedszkola do szkoły może być bardzo dobrym doświadczeniem, może być impulsem dodatkowego nowego rozwoju.